Henryk Sienkiewicz. Potop. Tom drugi, rozdział czterdziesty. Łatwo sobie wyobrazić zdziwienie pana sapiechy, gdy Kmicic nie tylko wrócił sam bezpiecznie, lecz przywiódł ze sobą kilkadziesiąt koni i starego sługę. Kmicic po dwakroć musiał opowiadać hetmanowi i panu Oskierce, jak i co się stało, oni zaś słuchali z ciekawością, bijąc często w dłonie i za głowę się biorąc. Uważ z tego, rzekł hetman, że kto w zemście przesadzi, temu się ona częstokroć jako ptak z palców wychynie. Książę Bogusław Polaków jako świadków twej hańby i męki mieć chciał, aby cię gorzej sponiewierać. I przesadził. Ale się z tego nie chełp, bo to zrządzenie boskie daje ci wiktorię. Chociaż swoją drogą to jedno ci powiem. On diabeł, aleś i ty diabeł. Źle, książę, uczynił, że cię spostponował. Ja go nie spostponuję i w zemście da Bóg nie przesadzę. Niechaj jej całkiem jako Chrystus niechał. Chociaż bogiem będąc, mógł jednym słowem Żydowinów pogrążyć. Kmicic nie odrzekł nic, bo też i nie było czasu na rozprawy, nie było nawet i na wypoczynek. Rycerz był znużony śmiertelnie, a jednak tej nocy jeszcze postanowił jechać do swoich Tatarów, którzy za Janowem stali w lasach i na gościńcach z tyłu wojsk bogusławowych. Ale ówcześni ludzie dobrze sypiali na kulbakach. Kazał więc tylko pan Andrzej konia świeżego siodłać, obiecując sobie, że się przez drogę smaczno wydrzemie. Na samym wsiadanym przyszedł do niego soroka i wyprostował się po służbie. Wasza miłość, rzekł. A co powiesz, stary? Przyszedłem spytać, kiedy mi jechać. Dokąd? Do taurogów. Kmicic roześmiał się. Nie pojedziesz wcale do taurogów. Pojedziesz ze mną. Wedle rozkazu, odpowiedział wachmistrz, starając się nie pokazać po sobie ukontentowania. Jakoż pojechali razem. Droga była długa, bo należało okładać lasami, aby nie wpaść na Bogusława. Za to Kmicic i Soroka wyspali się setnie i bez żadnej przygody przybyli do Tatarów. Agbach Uan stawił się zaraz przed Babiniczem i zdał mu relację ze swych czynności. Pan Andrzej kontent z nich był. Wszystkie mosty zostały popalone, groble poniszczone. Nie dość na tym, wody z wiosny rozlały, zmieniwszy pola, łąki i niższe drogi w grząskie błoto. Bogusław nie miał innego wyboru, jak bić się, zwyciężyć lub zginąć. O odwrocie niepodobna mu było myśleć. Dobrze, rzekł kmicic, zacnął Marajtarię. Ale ciężko. Nie będzie z niej na dzisiejsze błota użytku. Po czym zwrócił się do Akbacha Ułana. – Schudłeś, rzekł, uderzając go w brzuch pięścią, ale po bitwie dukatami książęcymi sobie kałdun napełnisz. Bóg stworzył nieprzyjaciół, aby mężowie wojenni łup z kogo brać mieli, odrzekł poważnie Tatar. A jazda Bogusławowa stoi przeciw wam? Jest ich kilkaset koni dobrych, a wczoraj nadesłano im regiment piechoty i okopali się. Zaśby ich nie można w pole wywabić. Nie wychodzą. A obejść i zostawić, aby się do Janowa dostać? Na drodze leżą. Trzeba będzie coś obmyślić. To rzekłszy kmicz, począł się ręką gładzić po czuprynie. Próbowaliście podchodzić? Jak daleko wypadają za wami? Nastaje dwa. Dalej nie chcą. Trzeba będzie coś obmyślić, powtórzył Kmicic. Lecz tej nocy nic już nie obmyślili. Za to nazajutrz podjechał statary pod obóz leżący między Suchowolem a Janowem i rozpoznał, że Agbach ułan przesadził, mówiąc, że piechota okopała się z tej strony. Były tam bowiem tylko Szańczyki, nic więcej. Można się z nich było długo bronić, zwłaszcza przeciw tatarom, którzy nie skoro szli wprost na ogień do ataku, ale nie można było myśleć o wytrzymaniu jakiegokolwiek oblężenia. Gdybym miał piechotę, pomyślał Kmicic, poszedłbym na dym. Lecz o sprowadzeniu piechoty trudno było i marzyć, bo naprzód pan sapiecha sam nie miał jej do zbytku. powtórę, Czasu na ściągnięcie jej brakło. Kmicic podjechał tak blisko, iż piechurowie Bogusławowi poczęli do niego ognia dawać, lecz on nie zważał na to. Jeździł między kulami, rozpatrywał się, oglądał, a Tatarowie, choć na ogień mniej wytrzymali, musieli mu dotrzymywać kroku. Potem zaś się wypadła jazda i zajechała go z boku – on umknął się, poszedł trzy tysiące kroków i wraz ku nim zawrócił. Lecz oni zwrócili także z miejsca ku szańczykom. Na próżno tatarowie wypuścili za nimi chmurę strzał. Spadł tylko jeden człek z konia, a i to zabrali go i ponieśli. Kmicic w powrocie, zamiast jechać wprost do suchowola, rzucił się ku zachodowi i dotarł do kamionki. Bagnista rzeka rozlała szeroko, bo wiosna była nad podziw w wody obfita. Kmicic popatrzył na rzekę, rzucił w wodę kilkanaście pokruszonych gałązek, aby bystrość prądu wymiarkować i rzekł do łana. Tędy ich bokiem obejdziemy i z tyłu na nich uderzym. Pod wodę konie nie popłyną. Leniwo idzie. Popłyną. Ta woda prawie stoi. Konie skostnieją i ludzi nie utrzymają. — Zimno jeszcze. — Ludzie popłyną za ogonami. To wasz tatarski proceder. — Ludzie skostnieją. — Rozgrzeją się w ogniu. — Kiszmet! Nim zmroczyło się na świecie, Kmicic kazał naciąć pęki łoziny, zwiędłego sitowia, trzcin i poprzywiązywać koniom do boków. Przy pierwszej gwieździe rzucił w wodę około ośmiuset koni i poczęli płynąć. On sam płynął na czele, lecz wkrótce zmiarkował, że tak wolno posuwają się naprzód, iż za dwa dni nie przepłyną poza szańce. Wówczas kazał się przeprawić na drugi brzeg. Niebezpieczne to było przedsięwzięcie. Drugi brzeg był prosty i bagnisty. Konie, choć lekkie, lgnęły po brzuchy. Lecz posuwali się naprzód lubo wolno, i ratując jeden drugiego. Tak szli parę staj. Gwiazdy pokazywały północ. Wtem od południa doszły ich echa dalekiej palby. – Bitwa poczęta! – krzyknął Kmicic. – Potoniem! – odpowiedział Agbach Ułan. – Za mną! Tatarzy nie wiedzieli, co czynić, gdy nagle spostrzegli, iż koń Kmicicowy wynurzył się z błota, trafiwszy widocznie na twardy grunt. Jakoż poczęła się ława piasku. Po wierzchu było wody do piersi końskich, lecz grunt pod spodem twardy. Szli zatem żwawiej. Na lewo mignęły im dalekie ognie. To szańce, rzekł cicho kmicic. Mijamy, obejdziemy! Po chwili minęli szańce istotnie. Wówczas zwrócili na lewo i wparli znów bachmaty w rzekę, aby wylądować za szańcami. Przeszło sto koni ulgnęło tuż przy brzegu, lecz ludzie wydostali się na brzeg prawie wszyscy. Kmicic kazał spieszonym siadać za jezdnymi i ruszył kuszańcom. Poprzednio zostawił był dwustu wolentarzy z rozkazem, by niepokoili szańce z przodu przez ten czas, gdy im będzie tył zachodził. Jakoż zbliżywszy się, usłyszał strzały zrazu rzadkie, potem coraz gęstsze. Dobrze, rzekł, tam ci atakują. I ruszyli. W ciemności widać było tylko gromadę głów podskakujących pod miarę końskiego chodu. Szabla nie zabrzękła, zbroja nie zadzwoniła. Tatarzy i wolontarze umieli iść tak cicho jak wilcy. Od strony janowa palba stawała się coraz potężniejsza. Widoczne było, że pan Piecha. Nastąpił na całej linii. Lecz na szańczykach, ku którym dążył kmicic, brzmiały także okrzyki. Kilka stosów drzewa paliło się na nich, rozrzucając blask silny. Przy onym blasku dojrzał pan Andrzej piechurów strzelających z rzadka, więcej patrzących przed się w pole, na którym jazda ucierała się z wolentarzami. Dojrzano i jego ze zeszańców, lecz zamiast strzałami przywitano nadciągający oddział gromkim okrzykiem. Żołnierze sądzili, że to książę Bogusław przysyła im pomoc. Lecz gdy zaledwie sto kroków dzieliło nadjeżdżającą gromadę od szańców, piechota poczęła ruszać się w nich spokojnie. Coraz więcej żołnierzy, przykrywając rękoma czoła, patrzyło co za lud nadjeżdża. Wtem na kroków pięćdziesiąt straszliwe wycie targnęło powietrzem, i oddział rzucił się jak burza. Ogarnął piechotę, otoczył ją pierścieniem, i cała ta masa ludzi poczęła się poruszać konwulsyjnie. Rzekłbyś, olbrzymi wąż dusi upatrzoną ofiarę. W kupiowej brzmiały rozdzierające wrzaski: Aula! Jesus, Mein Gott! Za szańcami brzmiały nowe okrzyki. Bo wolentarze, choć w słabszej liczbie, poznawszy, iż pan babinicz już w Szańcach, natarli z wściekłością na jazdę. Tymczasem niebo, które chmurzyło się już od niejakiego czasu, jako zwyczajnie na wiosnę, lunęło gęstym, niespodziewanym dżdżem. Stosy płonące zagasły, i walka trwała w ciemnościach. Lecz nie trwała już długo. Napadnięci znienacka Bogusławowi Piechurowie poszli pod nóż. Jazda, w której dużo było swoich ludzi, złożyła broń obcych, mianowicie 100 dragoni, w pień wycięto. Gdy księżyc wychynął się znów z zachmur, oświecił tylko gromady Tatarów docinających rannych i biorących łup. Lecz nie trwało to długo. Rozległ się przeraźliwy głos piszczałki. Tatarzy i wolentarze, jak jeden człowiek skoczyli na koni. Za mną! krzyknął Kmicic. I poprowadził ich jak wicher do Janowa. W kwadrans później podpalono nieszczęsną osadę w czterech rogach, a w godzinę jedno morze płomieni rozlało się tak szeroko, jak starczyło Janowa. Nad pożogą wylatywały ku czerwonemu niebu słupy skier ognistych. Tak pan kmicic dawał znać Hetmanowi, iż wziął tył bogusławowemu wojsku. Sam zaś, jak kat od krwi ludzkiej czerwony, szykował wśród płomieni swych tatarów, aby powieść ich dalej. Już stanęli w ordynku i wyciągnęli się w ławę, gdy nagle, w polu oświeconym jak w dzień pożarem, ujrzeli przed sobą oddział olbrzymiej rajtarii elektorskiej. Wiódł ją rycerz, widny z daleka, bo w srebrne blachy ubrany i siedzący na białym koniu. Bogusław, ryknął nieludzkim głosem Kmicic i runął z całą tatarską ławą naprzód. Szli więc ku sobie jako dwie fale, dwoma wichrami gnane. Przestrzeń dzieliła ich znaczna, więc konie po obu stronach wzięły pęd największy i szły ze stulonymi uszami, wyciągnięte jak harty, ziemię niemal brzuchami szorując. "Z jednej strony lud olbrzymi w błyszczących kirysach, z prostymi szablami wyniesionymi w prawicach ku górze, z drugiej szara ćma tatarska... Wreszcie zderzyli się długą ławą na widnym polu, lecz wówczas stało się coś strasznego." Tatarska ćma padła jak łan położony wichrem. Olbrzymi lud przejechał po niej i leciał dalej, jakoby ludzie i konie mieli siłę gromów, a skrzydła burzy. Po niejakim czasie zerwało się kilkudziesięciu Tatarów i poczęło ich ścigać. Po dziczy można przejechać, lecz zgnieść jej jednym przejazdem niepodobna. To też coraz więcej ludzi dążyło za uciekającą rajtarią. Arkany poczęły świstać w powietrzu. Lecz na czele uciekających jeździec na białym koniu biegł ciągle w pierwszym szeregu, a między ścigającymi nie było kmicica. Szarym rankiem poczęli dopiero powracać Tatarowie i każdy niemal wiódł na arkanie rajtara. Wnet znaleźli kmicica i bezprzytomnego odwieźli do pana sapiechy. Hetman sam siedział nad jego łożem. O południu otworzył pan Andrzej oczy. Gdzie Bogusław? Były jego pierwsze słowa. Zniesion ze szczętem. Bóg pofortunił mu z początku, więc wyszedł z Brzeźniaków i w gołym polu wpadł na piechoty pana Oskierki. Tam utracił ludzi i Wiktorię. Nie wiem, czy pięćset ludzi nawet uszło, bo siła jeszcze twoi tatarzy wyłapali. A onże sam? Uszedł. Kmicic pomilczał chwilę i rzekł – jeszcze mi się z nim nie mierzyć. Ciął mnie koncerzem w głowę i obalił razem z koniem. Szczęściem misiurka z cnotliwej stali nie puściła, ale mzemdlał. Tę misiurkę powinieneś w kościele powiesić. Będziem go ścigali choćby na kraj świata, rzekł Kmicic. Na to Hetman. Patrzaj, jaką wiadomość dziś odebrałem po bitwie. I podał mu list. Kmicic przeczytał w głos następujące słowa: Król szwedzki ruszył z Elbląga, idzie na zamość stamtąd na lwów na króla. Przybywaj, Wasza Dostojność, z wszystką potęgą na ratunek Panu i ojczyźnie, bo sam nie wytrzymam. Czarniecki. Nastała chwila milczenia. A ty ruszasz z nami, czy pójdziesz z Tatary do Taurogów? spytał Hetman. Kmicic zamknął oczy, wspomniał na słowa księdza Kordeckiego, na to, co mu Wołodyjowski o Skrzetuskim powiadał i odrzekł – na potem, prywaty, przy ojczyźnie chce się nieprzyjacielowi oponować. Hetman ścisnął go za głowę. – Toś mi, brat! – rzekł. – Ażem stary, przyjm moje błogosławieństwo. Koniec tomu drugiego